Czy Boże Narodzenie może być świętem świeckim? Czy możemy je obchodzić bez Jezusa? Najprościej mówiąc, oczywiście, że tak. Zazdrosne przekonanie o tym, że Boże Narodzenie musi być świętem religijnym, wynika z niewłaściwego zrozumienia ich prawdziwej natury oraz z kościelnego ekskluzywizmu, czyli przekonania o wyłącznym posiadaniu prawdy, który jest zjawiskiem złym i szkodliwym. Ile razy słyszeliście oskarżenia o hipokryzję wobec tych, którzy nie wierząc w Jezusa chcą obchodzić święta? Jeśli się zastanawiasz, jak w zasadzie odeprzeć takie oskarżenie, zapraszam do kupienia książki Lekcje religii na Boże Narodzenie. To część większego projektu 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. Kompendium wiedzy i wiele przydatnych argumentów w rozmowie przy wigilijnym stole. To także dziesiątki wspaniałych, renesansowych obrazów. Przekonani o swojej wyłącznej racji, chrześcijanie doprowadzili w przeszłości do straszliwych zbrodni. Wymazali z mapy świata całe ludy wraz z ich kulturami, jak na przykład Słowian. Unicestwili niezwykłe folklorystyczne bogactwo naszego świata. Doprowadzili do wyniszczenia ludów Ameryki Północnej i w zasadzie całkowitego wymazania ich języka, wierzeń i kultur. Wspólnie musimy zawalczyć o racjonalną Polskę. Dlatego zapraszam Cię do wsparcia tego projektu, który powstaje w kraju ministra Czarnka i ojca Rydzyka. W te święta, pod choinkę, kup sobie prawdę na temat Jezusa.